No witam, witam. Pokazuję Wam dom, ponieważ potrzebuję oceny publicznej właśnie, jeżeli chodzi o sprawy budowania właśnie mieszkań, czy domów, czy właśnie ogrodów, co właśnie Wam pokazuję. Bo powiem Wam szczerze, mam małe problemy z tym. Jakoś nie uważam, żeby szło mi to najlepiej. Patrzę na domy niektóre właśnie w YouTubie, czy i nawet na tej wymianie, giełdy wymian, to powiem Wam szczerze, że podobają mi się czyjeś domy, niż żeby podobały się moje, prawda? Zacznę od głównego pomieszczenia, jakim jest salona z jadalnią. Mamy tu widok właśnie na ogródek i bawiącego się kota, ale to mniejsza o to. Sypianie moich głównych postaci i widok na plażę, co mi bardzo na tym zależało, ponieważ nigdy nie miałam domu w Simsach właśnie na plaży i przestraszyli mi kota. No dobra, w takim razie zobaczymy górną część mojego mieszkania i miejmy nadzieję właśnie, że Wam się spodoba, bądź powiecie mi, tak nie wolno robić, tak nie wolno robić, bądź Marysia, możecie właśnie mówić sami Marysia. Wiesz co, no Twoje mieszkanie jest fajne, ale nie wiem, masz zrąbaną kuchnię albo nie masz kuchni w ogóle, bo masz od razu jadalnię z kuchnią i salon z kuchnią albo w ogóle coś w tym rodzaju. Nie będę Wam podpowiadała, co macie mówić, tylko liczę właśnie na tak zwane spontaniczne i rozbudowane wypowiedzi właśnie na temat właśnie mojego domu. Właśnie. No właśnie taki mój znajomy powiedział, że bez przerwy mówię właśnie, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to za bardzo przeszkadzać. Ale jeżeli chodzi o to mieszkanie, myślę, że tu nie ma nic wspólnego moja gadka, tylko tak naprawdę to, co mam pokazane na tej kamerze, która i tak naprawdę mi ucieka z jakiegoś tam powodu, nie wiem, może mam myszkę na kulkę, a nie na laser, jak to niektórzy. Jestem staromodna, ale powiem Wam, że chyba najbardziej mi to kulka odpowiada. No, to pomieszczenie naprawdę mi podoba się z tego powodu właśnie, że spędziłam nad nim bardzo długi czas przy kawie, przy chrupkach i moja idea była w ten sposób właśnie, żeby zrobić tu taki pokój wypoczynkowo garderobiany, jakiś taki dla typowo kobiet, prawda? No tu są gazetki, tu jest ładny obrazek, tu jest właśnie taka toaletka z widokiem właśnie na morze, które już Wam mówiłam, że mi bardzo na tym zależy i mniej więcej dlatego doradzić. No mam nadzieję, że to nie z powodu właśnie mojego mówienia, bo już od razu byłoby no nie bardzo ładnie. Coś mi się tu dzieje, aż wyłączę mój ukochany noktowizor, jeżeli można tak to nazwać. No, coś mi się tu stało, nie wiem. O nie, jest chora. No, to już wszystko wiadomo. No dobra, no to mam nadzieję, że Wam się podobało. No, ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam szczerze, że nie mam talentu do budowania właśnie tych ogrodów. Dlatego między innymi wzięłam mieszkanie na plaży, żeby tego ogrodu jako takiego zielonego nie robić, tylko właśnie, żeby on był taki piaskowaty, który mi najbardziej chyba odpowiada właśnie ze wszystkich ogrodów, które widzę. Więc z drugiej strony powiem Wam szczerze, że dosyć długo gram w te Simsy. Właśnie między innymi nie mam zbyt dużo dodatków, bo mam pokolenia, zwierzaki, kariera i 4 pory roku właśnie, więc no, za dużo nie możecie mi pomóc, bo za dużo tych dodatków nie posiadam, ale jakbyście mogli chociaż z tymi dodatkami, które właśnie mam, jakiś projekt już gotowy, czy nawet, nie wiem, napisać mi na YouTubie, czy właśnie podam zaraz w komentarzu mojego gadu-gadu,
to tego, to wtedy byście mi mogli napisać i byłabym naprawdę zadowolona z tego powodu właśnie, że ja, jak już wcześniej stwierdziłam, nie mam zbyt dużych zadatków na projektanta wnętrz, ale jeżeli coś, to po prostu każda pomoc jest naprawdę fajnie widziana i